Jak zmienia się rynek pracy i na co warto jest zwrócić uwagę, aby nie znaleźć się poza nim? Zapraszam Cię na kolejny odcinek podcastu, którym wytłumaczę Ci trzy ważne aspekty na temat rynku zarabiania. Zacznę od tego, że zmiany na rynku pracy przyspieszyły ostatnio bardzo mocno. I myślę, że zgodzisz się ze mną, że czasy, kiedy można było nauczyć się jednego zawodu, tak jak nasi rodzice, i przepracować w nim całe życie, odeszły w niepamięć. Zarabianie dzisiaj po prostu wygląda inaczej. I myślę, że nie warto się przeciwko temu buntować, ale warto dopasować się do tego i swoje podejście poprawić. Pierwsza kwestia, na którą chcę Ci zwrócić uwagę, to jest zmiana, której moim zdaniem zatrzymać się nie da. To rewolucja ze sztuczną inteligencją, która dopiero zaczyna się rozkręcać i zataczać kręgi. I to jest coś, z czego moim zdaniem ludzie nie do końca zdają sobie sprawę. Z tego, jak bardzo to zmieni rynek pracy. Bo sztuczna inteligencja po prostu zastąpi i, mówiąc brutalnie, wysadzi z siodła tysiące osób. Dlaczego? Bo jest szybsza, bo jest bardziej efektywna, no i dużo, dużo tańsza. Co ciekawsze, moim zdaniem sztuczna inteligencja nie dotknie tylko ludzi, którzy mają niskie kwalifikacje, ale także tych, którzy mają je całkiem przyzwoite. Dzisiaj patrzymy z niedowierzaniem na pomysł, że niby sztuczna inteligencja miałaby zastąpić prezentera w telewizji, czy prawnika, czy kierowcę w taksówce. Ale nie wiem, czy wiesz, że kierowcy tacy już są. Że sztuczna inteligencja lepiej pamięta to, co przetworzyła, przeczytała i lepiej analizuje przepisy, a osoby medialne, tak naprawdę zobacz, one są po to, aby generować widownię. Więc jak się dla nich stworzy kogoś czy coś, co będzie lepiej pasowało do oczekiwań widowni, żywy człowiek przestanie być potrzebny. Więc zobacz, nasze niedowierzanie niedowierzaniem, ale rzeczywistość rzeczywistością. I ja to widzę tak. To jest tak zwane drugie dno. Ludzie, którzy stracą pracę, nadal będą musieli jeść. Nadal będą musieli płacić rachunki. W związku z tym przebranżowią się i przyjdą po pracę Twoją. Bo będą gotowi wykonywać ją za mniej i będą dużo bardziej zdeterminowani. Druga rzecz, na którą zwrócę Ci uwagę w kontekście rynku pracy, to cudzoziemcy, którzy pojawiają się dosłownie z każdej możliwej strony. I abyś mogła to sobie lepiej wyobrazić, przytoczę mój własny osobisty przykład. Gdy lata świetlne temu byłam w Irlandii i zaczynałam pracę jako kelnerka, to wyobraź sobie, że dostawałam więcej pracy niż rodzime Irlandki. Czemu? Bo byłam milsza, bo byłam bardziej zaangażowana i bardziej mi się chciało. I tak samo dziś wygląda sytuacja na naszym rynku pracy. Przyjeżdżają ludzie, którym się chce. Ludzie, którzy są wykształceni. Ludzie, którzy są głodni zarabiania i zdeterminowani. I ci ludzie są skłonni bardziej się przyłożyć i pracować za mniej niż taka typowa Polka, która twierdzi, że jej się należy i której się, no niestety, nie chce. I znów powtórzę, to jest zmiana, to jest coś, czego nie zatrzymamy, bo to po prostu się już dzieje na naszych oczach. Trzecia rzecz, na którą chcę zwrócić Ci uwagę, to fakt przeterminowywania się zawodów i umiejętności. I to jest pułapka, w którą wpada wiele osób. Idą na studia,
albo kolekcjonują jakieś papierki i certyfikaty i zakładają, że mają wszystko, co trzeba, aby zarabiać. Ale to nieprawda, bo często wiedza, w którą się zaangażowali przez lata, daje oczywiście jakiś papierek, jakieś potwierdzenie, ale niestety nie daje pieniędzy i na nic się nie przekłada. A to budzi frustrację, obwinianie systemu, ale niestety także prowadzi donikąd. Jak więc podchodzić do rynku pracy i do zmian, które w nim następują? Myśleć w otwarty sposób i być gotową na zmiany. I ja bym po prostu zaczęła od zadania sobie kilku takich konkretnych pytań i znalezienia na nie odpowiedzi. Po pierwsze, gdzie są i gdzie będą pieniądze? No bo zobacz, jak znajdziesz tą odpowiedź, to będzie Ci dużo łatwiej. Kolejne. Co będzie dalej funkcjonowało? Tak na logikę. I co będzie potrzebne? Pomyśl, jakie umiejętności nadal będą przydatne i za co będzie można brać pieniądze. Kolejne. Jaki sposób zarabiania jest niezależny od zmian, od imigrantów czy sztucznej inteligencji? Jak na takie wpadniesz, ja wpadłam, jest to dla mnie inwestowanie, to będziesz na wygranej pozycji i nie będziesz się martwiła tym, że ktoś przyjedzie i pracę Ci zabierze, bo będziesz dobra i będziesz zarabiała ponad tym całym systemem. Kolejne. Co mogę dodać? Jakie umiejętności, aby być bezpieczną w zarabianiu? I ja na te wszystkie zmiany patrzę tak, że można do nich podejść na dwa sposoby. Buntować się i mówić, dlaczego ja coś muszę robić, dlaczego ja muszę się zmieniać, przecież uczyłam się tyle lat. I niejako płynąć pod prąd i skarżyć się, że jest Ci pod górkę i niewygodnie, a któregoś dnia no niestety wylądować pod ścianą, gdy przestaniesz zarabiać. Albo zacząć płynąć z prądem, czyli być mądrą, być elastyczną, budować swoje umiejętności, kapitał i zarabiać coraz więcej. Myślę, że na zmianach rynkowych wygrają te osoby, które myślą o zarabianiu długoterminowo, które mają plan i które budują swój kapitał, nie tylko kapitał pieniędzy, ale także kapitał umiejętności i doświadczeń. I dlatego warto zamiast biernie czekać, budować siebie, swoją pozycję i być kobietą, która niezależnie od wszystkiego zawsze zarabiać będzie. Dziękuję Ci za odsłuchanie tego odcinka i mam nadzieję, że coś z niego zarezonowało z Tobą i że zamiast zapędzić się w pułapkę tych zmian, zaczniesz aktywnie działać jeszcze dzisiaj i staniesz się kobietą, która nie tylko więcej zarabia, ale także kobietą, która patrzy w przyszłość ze spokojem. I tego z całego serca Ci życzę.